Dzień dobry, zapraszam wszystkich na program o Serie A. Nie chcę powiedzieć, że nowy program, ale na pewno w nowym wydaniu, bo z piłkarskich trybun kurwa SUS zeszliśmy do kawiarni, by oddać troszkę klimat taki kawiarniany, poruszyć sprawy teraźniejsze, ale też rzucić na nie nowe światło. Jak kawiarnia, to muszą oczywiście też być partnerzy do rozmowy i oczywiście są konkretnie dwóch. Mateusz Janiak. Dzień dobry. Błon Pomeridzio i Marcin Długosz. I będziemy tutaj oczywiście, dzień dobry, przesadzali z włoszczyzną. Nie będziemy, będziemy jak najbardziej do was mówili prostym, może też humorystycznym tekstem. I tak jak powiedziałem, postaram się też na pewne sprawy spojrzeć z nieco innej strony. Ja będę też, czego nigdy nie robiłem, kontrolował czat. Zatem jeśli będą jakieś uwagi, jakieś pytania, to możecie pisać. Ja w miarę swoich skromnych możliwości będę to na bieżąco sprawdzał i coś tam rzucał. A teraz zobaczcie, co w dzisiejszym programie dla was przygotowaliśmy. Tak z grubsza, no bo oczywiście będziemy też trochę poruszali się między tematami. Czyli jest za chwilkę ta tabelka. Na początek też, Żurkowski, piłkarz z innej dyscypliny. O tym opowiemy na kanwie tego, co zrobił Szymon Żurkowski. Porozmawiamy także o piłkarzach, którzy zaczynali gdzie indziej troszkę niż w futbolu. Zieliński. To jest zawsze gorący temat już od dobrych paru miesięcy. Najlepszy włoski napastnik w historii i powoli będziemy rozgrzewali atmosferę do meczu z 4 lutego, czyli derby Italii pomiędzy Interem a Juventusem. Nie chcę tutaj jakoś podgrzewać specjalnie atmosferę i mówić, że to mecz, który zdecyduje o tytule mistrzowskim, ale niech będzie. Na użytek tego programu pasuje. Na początek jeszcze, zanim przejdziemy tutaj do rozmowy, to zachęcam was do udziału w sądzie właśnie na temat najlepszego napastnika w historii. Wiadomo, że w poniedziałek smutna informacja obiegła Włochy. Luigi Riva zmarł od 50 lat. To jest najskuteczniejszy napastnik. Nie chcę tutaj, żebyście wybierali napastnika spośród tych, których nie widzieliście, tylko o których słyszeliście na podstawie legend, opowieści i tak dalej. Czyli skoncentrujmy się na tych w miarę bieżących. No dla mnie Paolo Rossi to jest bieżący, no, bo widziałem go w akcji, chociaż wiadomo, że nie żyje. Ale wybraliśmy cztery nazwiska. Mario Balotelli. Właśnie, Christian Vieri, Gianluca Viali i właśnie Paolo Rossi. Tak, Marcin? Muszę powiedzieć, że byłem wczoraj zszokowany, no bo nie wiem, nigdy się może nad tym nie zastanawiałem. O potencjał chodzi. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ile może mieć bramek na koncie najskuteczniejszy piłkarz w historii reprezentacji Włoch. No nie wiem, jakoś tak po prostu nigdy ten wątek mi się nie przewijał w głowie. Nie wiem, czy obraz mi zakrzywił trochę Robert Lewandowski, który w reprezentacji Polski strzela na potęgę przez te wszystkie lata i tak dalej. No bo teraz, kiedy patrzysz na każdą reprezentację taką silną, no to widzisz najlepszego strzelca współczesnego właściwie. Tak, trudno znaleźć historycznego. Patrzę na reprezentację Włoch. Tylukrotnych mistrzów świata, mistrzów Europy, tak znakomitą reprezentację, 35 goli. Mówię, no kurczę, najlepszy napastnik historii, najskuteczniejszy. 35 goli, to mówię, naprawdę taki wynik, który przecież przez taką konkretną dziewiątkę, gdyby Włosi oczywiście taką mieli, a nie mają, to mógłby zostać pokonany. Tam chyba w pierwszej piętnastce jest nawet Daniele De Rossi, mający nieco ponad 20 goli, więc wiadomo, że Włosi zawsze słynęli z fajnej gry defensywnej i raczej się wybijali obrońcy, ale no jednak mimo wszystko to była jedna z takich oczywistości, no bo przecież ten rekord jest wyśrubowany od wielu, wielu dekad, która jednak mnie totalnie zaskoczyła, że najskuteczniejszy strzelec w historii reprezentacji Włoch ma tylko 35 godzin na koncie. Okej, to jeszcze do tego tematu wrócimy, jedziemy chronologicznie, czyli z pierwszym tematem Szymon Żurkowski. Szymon Żurkowski, już jego wybryk, wyczyn, jakbyśmy to nazwali, został przenicowany, czy nie będziemy tutaj odnosili się do tego hat-tricku, fenomenalnego meczu z Monzą, tylko prosiłem was, troszkę zapraszając do dzisiejszej kawiarni, o to, żebyśmy porozmawiali pod kątem na przykładzie Szymona Żurkowskiego o piłkarzach, którzy zanim zostali świetnymi piłkarzami, próbowali w innych dyscyplinach sportowych. Oczywiście pierwszy, który przychodzi do głowy, przynajmniej mi przyszedł, to Zlatan Ibrahimović. Zresztą mamy specjalną fotkę, taekwondo, czarny pas. Nawet nie wnikam, czy czarny pas to jest wysoki stopień zaawansowania w taekwondo, czy po prostu jeden karate najwyższy, jeden tak? Z pierwszych. Też
pokazywał te swoje wygimnastykowanie, te zadzieranie nogi na niebotyczną wysokość. Wy jeszcze spotkaliście się, no jeszcze Dries Mertens mi przychodzi, bo jego ojciec był świetnym gimnastykiem, jakimś wielokrotnym medalistą, ale nawet nie wiem, czy Mertens gimnastykę nie artystyczną, tylko sportową uprawiał. No Christian Vieri, wiadomo, urodzony w Australii, on tam grał w krykiet i podobno sam tak mówi, że marzył bardziej o karierze krykiecisty niż piłkarza, no ale wyszło jak wyszło. Ivan Perisic, to też dosyć oczywiste, bo on grał w siatkówkę plażową w Chorwacji. Lautaro Martinez grał do 15 roku życia w koszykówkę. On pochodzi w ogóle z takiej miejscowości, która jest uważana w Argentynie za stolicę basketu. Nie wiem, czy to dobrze wymówię, bo akurat hiszpański to nie jest mój język. Bahia Bianca, coś w tym rodzaju. I on w ogóle w momencie transferu w 2018 roku, no 6 lat temu, to powiedział, że generalnie on to bardziej ogląda basket, koszykówkę niż piłkę nożną i w Europie to zna dwóch piłkarzy, Messiego i Ronaldo. Więc to pokazuje gdzieś jego oddanie tej dyscyplinie. I podobno mocno się wahał w tym wieku 15 lat, co wybierać. Trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, jak potoczyła się jego kariera, natomiast faktycznie zastanawiał się nad rzucaniem piłki do kosza, a nie do wkopywaniem jej do bramki. Ja zastanawiałem się, czy któryś z Polaków jeszcze poza Szymonem Żurkowskim miał jakąś przeszłość i odkopałem w pamięci Marcina Listkowskiego, uważajcie. Wiem, że w tym momencie to już jest Serie B, Lecco. Jest Lecco. Ale niedawno przecież zaliczył z debiut. To taka nauka geografii, z Lecce, nisko, do Lecco, wysoko. Do góry, tak. Słuchajcie, w podstawówce przez 2 lata taniec jakiś towarzyski trenował, nawet wystąpił w jakimś jednym turnieju w Sopocie, tak, ale później znowu, tak jak większość piłkarzy, musiał wybierać, czy treningi tańca, czy treningi piłki nożnej, natomiast faktycznie taki epizod też Listkowski miał. No jeszcze kapitan Milanu, Davide Calabria, jest niesamowicie zafascynowany koszykówką, też wolne chwile poświęca na to, żeby bawić się tym sportem, no i chyba też regularnie zarywa noce przy meczach NBA, co może by tłumaczyło kilka razy, że tam przystąpił w kryciu przy niektórych momentach. No dobrze, ale bejsbolisty żadnego nie mamy. Szymon Żurkowski właśnie zaczynał bejsbol, czy też równolegle prowadził swoją karierę jako nastolatek i jest z nami kolega zespołu Mateusz Mleczko. Dobrze przedstawiłem, ale nie kolega, nie wiem, ze Specji, z Fiorentiny, z Górnika Zabrze, tylko powiedz, Mateusz, witam ciebie, dzień dobry. Z jakiego klubu się wywodzisz? Dzień dobry, Mateusz Mleczko, bardzo mi miło. Ja jestem kolegą Szymona drużyny z klubu Gepardy Żory. Co to za drużyna? Opowiadaj. Klubu. To jest bejsbolowy uczniowski klub sportowy. Od 20 lat działa na terenie Śląska i Żor. Szkoli młodzież w bejsbolu, a od kilku dobrych lat w dyscyplinie pokrewnej, jaką jest softball. No i Szymon z tą dyscypliną był związany bardzo długo. To nie był tam rok czy dwa, tylko on... No to powiedz Mateusz, kiedy wspólnie zaczynaliście i do jakiego etapu wspólnie dobrnęliście? Jeśli chodzi o bejsbol oczywiście. Ja zacząłem swoją przygodę w wieku 10 lat. Szymon wcześniej, bo to jego brat założył ten klub. I ostatni tak? Arkadiusz Żurkowski. Arkadiusz Żurkowski, tak, dokładnie. Ostatni mecz, jaki pamiętam z Szymonem, który rozegrałem, to było na Mistrzostwach Regionu Europy i Afryki, gdzie w meczu półfinałowym przegraliśmy z Wielką Brytanią, więc tutaj mieliśmy wtedy? Ja miałem 18, Szymon miał 17, bo między nami jest rok różnicy. No jak mu się udało godzić, bo rozumiem, że równocześnie też trenował futbol. Jak te obowiązki, czy one się w którymś momencie rzeczywiście zaczęły wykluczać, czy dało się je tak długo, bo jak mówisz 17 lat, no to je dość długo godzić. To jest o tyle dobrze, że my mamy taki szczyt sezonu na okresie czerwiec, lipiec, sierpień, kiedy te rozgrywki piłkarskie przeważnie cieszą się przerwą. Więc to była taka możliwość, że Szymon mógł to godzić. Wiadomo, nie skupiał się na tej dyscyplinie w 100%, bo kiedy już był zawodnikiem SMS-u Gwarek Zabrze, no to raczej już go widywaliśmy coraz częściej, ale kiedy już był, to naprawdę nadal był wzmocnieniem i nie widać, że ten bejsbol pomógł mu trochę w piłce, a piłka trzymała mu ten poziom taki bejsbolowy.
Tak jak przed chwilą dyskutowaliśmy o piłkarzach, którzy uprawiali inne dyscypliny, zanim się skupili w 100% na futbolu, jak Ibrahimović, taekwondo, czy kilku innych piłkarzy, inne dyscypliny, to jak myślisz, co takiego z waszej wspólnej dyscypliny mógł Szymon wyciągnąć właśnie do piłki nożnej na najwyższym poziomie? Czy faktycznie tam może były jakieś takie typy treningów, czy sytuacje, które mogłyby mu potem pomóc też w karierze piłkarza? Moim zdaniem, bo też ja zostałem w baseballu do tej pory i sam jestem trenerem i widzę to też jakby z tej drugiej strony, myślę, że baseball jest o tyle fajną dyscypliną, że jest ona dla każdego. Rozwijamy się biegając, rzucając, łapiąc, więc ten rozwój taki wszechstronny, a wiadomo, piłka nożna się zmienia i różne atrybuty są nam potrzebne w danym czasie. Natomiast na baseball jest takie fajne określenie, że to szachy na wolnym powietrzu i cała taktyka, myślenie, zachowanie się w danej sytuacji, podejmowanie decyzji, taka umiejętność poprawnego i szybkiego podjęcia decyzji, to z pewnością mu w piłce nożnej bardzo się przydało. On był miotaczem, tak? Czyli był tym, tak. tym zawodnikiem, który najmocniej rzucał, tak? Czy najcelniej, jak to określić? Pozycja miotacza jest taka, że on może rzucać mocno, ale może rzucać niecelnie. Natomiast Szymon nie miał takiego atutu, że rzucał te piłki bardzo jakoś mocno. Natomiast miał różnorodność tych piłek i dzięki swojemu myśleniu i podejmowaniu decyzji miał wielką rotację ich, przez to no, nie był wygodnym miotaczem dla zawodników z przeciwnej drużyny. Mateusz, a powiedz nam, czy gdyby nie wybrał futbolu, bo były jakieś u niego wahania, że może pójść w baseball, czy jednak piłkę sam wybrał, czy ktoś go przeciągnął na którąś ze stron? Nie, ja myślę, że piłka od zawsze mu w sercu grała. To też pokazywał i dzięki jego opowiadaniom, jak się spotkaliśmy na różnych mistrzostwach czy zgrupowaniach baseballowych. Było widać, że to jest jego taka dyscyplina macierzysta i że będzie chciał się rozwijać w tym kierunku, ale nigdy nie było tak, że miał jakąś presję, że musiał z nami jechać, zawsze chciał, ale widać, że ta piłka nożna mu w sercu bardziej grała. Co prawda Szymon zrobił karierę w piłce nożnej, a nie w baseballu, ale można powiedzieć, że też dla waszego środowiska, dla osób, które też trenują w klubie, jest takim przykładem, że faktycznie można wyjść, no zaczynać tak jak wy wszyscy, jak chłopaki, którzy tam trenują na co dzień, i jednak zrobić karierę na większych europejskich scenach? Tak, to jak najbardziej. Szczególnie, że tutaj dla nas, wiadomo, zawsze najlepszym przykładem będzie osoba Szymona. Ale w Rybniku, w klubie z Zamiedzy, są bracia Szymura, którzy grali z nami czasami na różnych turniejach towarzyskich. No i obydwoje teraz robią karierę w naszej lidze siatkarskiej, tak? Rafał starszy występuje w Jastrzębskim Węglu. Kamil, o ile się nie mylę, młodszy, występuje w klubie z Nysy. Także jest jeszcze osoba Michała Bryka, hokeisty z JKH Jastrzębie, także jest parę tych osób, które w różnych dyscyplinach zrobiły tą karierę, a też miały swój epizod z baseballem związany. Czyli jakbyś miał tak podsumować, to nawet jeżeli ktoś nie planuje zostać zawodowym baseballistą, ale jednak pozostać przy sporcie, to warto gdzieś na początku przy tym baseballu się zakręcić. Jasne, jak najbardziej. To naprawdę fajna dyscyplina, czy rekreacyjnie, czy zawodowo, serdecznie polecam spróbować, bo to wiadomo, na filmach to fajnie wygląda, ale samemu to poczuć to też bardzo ciekawe doświadczenie. To jeszcze, Mateusz, powiedz nam na koniec, czy całe żory kibicują Szymonowi Żurkowskiemu, czy całe żory przeklinały Florencję i kochają Empoli? No nie ukrywajmy, Empoli to takie miejsce Szymona na ziemi. Ja się bardzo cieszę, bo byłem u Szymona pierwszy raz na meczu we Włoszech i akurat trafiłem na ten mecz, więc przeżycie jako dla kolegi, z którym się znamy ponad 15 lat, to jest coś niesamowitego. Myślę, że nie ma osoby, z którą jak rozmawiam w żorach, która nie trzyma kciuków za Szymona i wie, że to jest nasz wiatr, który rozwija się piłkarsko. Chociaż w baseballu też mu dobrze szło, bo też w baseballu był reprezentantem kraju w kategoriach młodzieżowych. Kiedy Szymona zobaczymy w reprezentacji? Myślę, że to będzie rychło? Życzę mu tego, żebyśmy go zobaczyli jak najszybciej, bo pokazuje tym
swoją dyspozycją w dwóch ostatnich meczach, że zasługuje na to i w momencie, kiedy czekają nas baraże, może się przydać. Ale wiadomo, o tym decyduje selekcjoner Probierz i Szymon też musi pokazać, że jego forma jest stała, a nie, że tak dwa mecze po prostu mu wyszły. Trzymam za niego mocno kciuki i życzę mu najlepiej, ale wiem, że te, jeśli będzie w kadrze, to na pewno będziemy mieli z niego wiele korzyści. Dziękujemy ci, Mateusz Mleczko, kolega z bejsbola, tak to? Tak, kolega z drużyny także. Dziękujemy ci bardzo za te informacje i za rozmowę, a my wracamy jeszcze na chwileczkę do tych piłkarzy z innych dyscyplin, bo mieliśmy tych, którzy zaczynali wcześniej, a później zostali świetnymi piłkarzami, natomiast ja sobie też odnalazłem, wyszukałem takich, którzy po zakończeniu kariery piłkarskiej, w tym w innych dyscyplinach świetnie się odnalazłem. Jost Celeban? Ale mówię o tych, koncentruję się na Włochach, koncentruję okay. się też na... Pietro Celebano. Tak, na Serie A, bo ostatnio też pojawił się chyba taki fajny materiał, nie wiem, czy w Sportweeku chyba to był, w tym La Gazzetta dello Sport, Rodrigo Palacio, którego pamiętamy, że grał praktycznie do 40 Bologni na dobrym poziomie, a wcześniej w Interze, z którym jednak minął się ze względu na tą tripletę, no to jest czwartoligowym koszykarzem we Włoszech. Znane tobie, Marcin, Vitali Kutuzow, który może w Milanie zrobił karierę, ale nawet nie wiem, czy wiedziałeś, że jest pierwszoligowy, może, nie wiem, czy pierwszoligowy, ale jest klub hokejowy Diavoli Rossoneri i on tam broni. Vitalij Kutuzow, Białorusin, jest hokejowym bramkarzem. Z wątków hokejowo-piłkarskich to tylko czytałem kiedyś tekst do Petrze Czechu, że on się po zakończeniu kariery piłkarskiej realizuje też jako bramkarz tak, jako w hokeju bramka. Na lodzie. No, do kasku przyzwyczajony był już też w karierze piłkarskiej, więc potem po prostu przeszedł na lodowisko. Mm-hmm. Paolo Maldini jest ponad świetnym tenisistą. To prawda, nie gra zawodowo, ale zagrał w jednym turnieju. Kiedyś nawet się wypowiadał Paolo Maldini o tym, że on chętnie by nawet z tym tenisem się trochę bardziej zaprzyjaźnił, no ale kolana, on miał straszne problemy z kolanami już pod koniec kariery, a wiadomo, jakim sportem jest tenis, mm-hmm. że cały czas trzeba gdzieś tam tych kolan używać. No i chyba zostaje mu tylko gra rekreacyjna, ale tak. No i na koniec jeszcze tylko powiem o Kace, pewnie wynik jego w maratonie ci nie zaimponuje. 3 godziny 38 minut i 6 sekund, ale... São Paulo chyba debiutował, tak? Tak, ale Kaka też maraton, tam wielu piłkarzy też. Zaimponował, czy nie zaimponował wynik? Czy ty tyle na rękach przebiegasz? No, mogę chociaż raz w życiu powiedzieć, że w sporcie jestem w czymś lepszym od Kaki. Okej, no to myślę, że pierwszy temat w jakimś tam stopniu wyczerpaliśmy. Zostajemy nadal na końcu. Alfabetu było na Z, to teraz będzie na Z. Piotr Zieliński, chyba już odchodzi, co? Ancora lui. Oglądałem teraz w niedzielę Dominikę Sportivo i tam jest taki ekspert od Mercato, to już ogłosił, że właśnie Inter zaklepał sobie od nowego sezonu, czekaj, tego napastnika, a wypadło mi z głowy nazwisko, ale właśnie Piotra Zielińskiego. Taremiego. I co wy o tym wszystkim sądzicie? To już jest rzeczywiście kropka na D? Pewnie dopóki nie będzie oficjalnego potwierdzenia oficjale, to niczego nie da się wykluczyć, bo to jednak na Porto de Laurentiis, nie wiem, jak właśnie odgrzebując trochę to, jak się żegnali ci inni piłkarze, to przecież już w 2009 roku publicznie gdzieś tam atakował bodajże Lavezziego, a Lavezzi jeszcze został na 3 lata. Mertens też usłyszał, że chce być handlarzem w Chinach i też jeszcze został na 2 lata, chociaż przyznam szczerze, że wydaje mi się, że teraz już sam Zieliński, no szczególnie, że ten projekt Intermediola, no to jest no inny jednak poziom niż tam Napoli, coś się rozwija, a tutaj coś się zwija, prawda? No ewidentnie, powiedzmy sobie tak, że za projekt sportowy Interu odpowiada kilka osób, nie? Marotta, Ausilio, Inzaghi, to wszystko gdzieś tam się jakoś łączy, więc jak ktoś padnie na pomysł typu Rudy Garcia, to podejrzewam, że drugi mu powie, nie, daj spokój. W Napolu wiemy o tym, że tam Aurelio De Laurentiis decyduje o wszystkim. I nawet jak tam był Giuntoli, to na końcu i tak decydujące słowo miał De Laurentiis. Giuntolego nie ma i ewidentnie widać, że De Laurentiis najpierw wymyślił Garcia, potem Mazzariego. Podejrzewam, że też te wybory nie do końca
przekonują Zielińskiego do tego, że warto tam zostać. No bo Osimhen też już przyznał oficjalnie, że on podjął decyzję, odchodzi latem do Premier League. Pewnie będzie to Chelsea, której kibicuje, tak mi się wydaje, bo też pewnie Chelsea będzie chętna, żeby zapłacić te 130 milionów euro. Natomiast no tutaj trudno wierzyć w to, że Napoli znowu szybciej niż za 30 lat zdobędzie Scudetto, a znowu Zieliński do Interu za kogo? Wiadomo, Mkhitaryan. 35 lat w tym roku, Zieliński dużo młodszy, oczywiście Mkhitaryan w świetnej dyspozycji. Chyba ma rok zostać, prawda? Tak mi się natomiast wydaje. Natomiast no, idealnie, według mnie idealnie by pasował do tego tria Calhanoglu jako regista obok Barella na zmianę Fratezi, to by naprawdę wyglądało i tam też każdy z tych zawodników wygląda lepiej, przynajmniej na tym etapie sezonu i też w ogóle za Inzagiego, bo przypomnijmy sobie Francesco Acerbiego, w jakich okolicznościach odchodził z Lazio, a co gra teraz, więc myślę, że Zieliński tam mógłby przeżyć naprawdę piękną jesień kariery. Tak mi się to trochę kojarzy, nie ten rozmiar kapelusza, żeby to było jasne, natomiast jak Andrea Pirlo odchodził z Milanu, gdzieś niechciany, a potem w Juve miał kapitalne lata i mam wrażenie, że jeżeli ten transfer dojdzie do skutku, a faktycznie Włosi non-stop prują w tych mediach, że to już jest klepnięte, chyba 4,5 miliona euro za rok, no to mam wrażenie, że Zieliński jeszcze dużo dobrego zrobi i dla Nerazzurrich, i dla samego siebie, i też dla nas, jako dla kibiców, czy Polaków za granicą, czy reprezentacji. Może faktycznie fajne porównanie z Pirlo, oczywiście zachowując wszelkie... Proporcje, bo tak, zaraz to się przy ciebie. Zachowując wszelkie proporcje, ale tak, Zieliński myślę w Napoli, czy generalnie teraz przez fanów Serie A jest odbierany jako taki piłkarz naprawdę fajny, dobry, uznany, do którego się tam za bardzo nie ma co przyczepić przez pryzmat całej kariery we Włoszech. No ale jednak nie jest taką, myślę, gwiazdą wiodącą, jakby ktoś tam miał wymienić najważniejsze postaci w Serie A, czy piłkarze, którzy... Piłkarzy... Ja go traktuję cały czas jako ozdobę. Tak. Czy piłkarze, którzy wywarli jakiś, nie wiem, największy wpływ na Ligę Włoską w ostatnich latach, to raczej nikt Zielińskiego by tam nie wskazał. A może właśnie faktycznie przejście do Interu, który niejednokrotnie już pokazał, że potrafi się otoczyć takimi bardziej doświadczonymi piłkarzami, a przecież Zieliński lada chwila będzie miał 30 lat, że potrafi z nich wyciągnąć jeszcze więcej, potrafi ich wznieść na wyżyny formy, nawet jeżeli się wydaje, że ten pik kariery mają już za sobą. No wydaje mi się, że jeżeli Zieliński chce zostać we Włoszech, jeżeli zależy mu na kontynuowaniu przygody w tym kraju, a jednocześnie chce zaliczyć awans sportowy i może jeszcze jakoś podrasować tę swoją karierę także pod kątem wygranych trofeów, no to Inter Mediolan pasuje z każdej strony, no bo w tym momencie to jest najlepsza włoska drużyna i też mi się wydaje, ma, patrząc na skład tej drużyny, znakomite perspektywy, żeby dalej w kolejnych latach solidnie walczyć, nie tylko na włoskim podwórku. Ale zakładając, że decyzja już została podjęta, to teraz wszyscy pewnie tutaj, jak siedzimy, i też kibice reprezentacji Polski obawiają się wendetty. I teraz spójrzmy sobie na tabelkę piłkarzy, którzy w ostatnich 3, 4, 5 latach odchodzili na zasadzie wolnych transferów, nie przedłużając umów z Aurelio De Laurentiisem. Jakie to są nazwiska? Idąc od 2018 roku, Maggio Reina, później był Callejon, Hyssay Maksimowicz, Gulam Yesine, Malquit, Mertens, Ospina i w tym roku kończą się Deme i Dasiakowi, Meretowi i Zielińskiemu. No Meret chyba tam jest raczej za tym, żeby zostać, ale zobaczymy. I kiedy tak spojrzałem na później, oni dość wcześniej niektórzy, tutaj nie ma przykładu Milika, do którego za chwilę wrócimy, bo to była jednak trochę inna historia. Ale tak, Insigne, czy Hyssay, czy Ospina, no to jednak to byli zawodnicy, którzy choć nie przedłużyli kontraktu, to w roli zawodników takich pełnokrwistych na pełen etat byli wykorzystywani właściwie do końca. Pepe Reina tak samo, z tego, ale co pamiętam. Jose Callejon grał 2 miesiące za darmo, bo przecież tam była ta historia, on ją później ogłosił światu, że kontrakt, bo to był rok pandemiczny, kiedy przerwano rozgrywki i przecież jemu się skończyła umowa 30 czerwca i jak poszedł do De Laurentiisa, on to tak przedstawiał, że no przydałoby się przedłużyć o 2 miesiące, to mu De Laurentiis powiedział, nie, jak chcesz, to się pakuj 30 i uciekaj. No ale on powiedział, że dla kibiców, kolegów, dla całej swojej puścizny chciał dograć do końca i 2 miesiące grał za darmo. Tak naprawdę poza Milikiem właśnie, o którym będziemy pewnie jeszcze za chwilę rozmawiali, to wszyscy grali do samego końca. Nikola Maksimowicz i El Said Hyssay mieli taki mecz Sassuolo, 3-3 się skończył. Tam Hyssay sprokurował karnego w doliczonym czasie, a Maksimowicz zdobył bramkę samobójczą i też media grzmiały po tym spotkaniu, że De Laurentiis jest wściekły na Gennaro Gattuso, że on nimi gra, że dlaczego nie Mario Rui, dlaczego Maksimowicz w środku obrony.
I co? I do końca sezonu Hysaj, mimo tego, że już było wtedy oczywiście przesądzone według włoskich dziennikarzy w ich głowach najwyraźniej, że Gattuso odsunie Hysaja i Maksimowicza, to Maksimowicz faktycznie zagrał tylko 3 razy do końca w podstawowym składzie, ale też umówmy się, że on nigdy nie miał mocnej pozycji w Napoli, więc to raczej nie było związane z formą czy naciskami De Laurentiisa, ale Hysaj grał 11 na 13 bodaj meczów w wyjściowym składzie, wyjściowej 11, więc tak naprawdę poza Milikiem w mediach to było dużo różnych historii, bo wiemy, że De Laurentiis się w język nie gryzie, tam bodajże Edinson Cavani usłyszał, że jeżeli nie powie mu do 20 chyba czerwca czy lipca wtedy, że odchodzi, to on mu spuści łomot, więc no wiemy, że to jest taki trochę właściciel przaśny, który nie gryzie się w język, lubi teatralność, lubi różne słowa, czasami mocne, ale na końcu wszyscy grali do końca, więc też spodziewam się, szczerze powiedziawszy, że Zieliński nawet jak nie przedłuży, to będzie grał. No teraz jest trochę ofiarą zmiany systemu. Tak mi się wydaje, że na 3-4-3 nie widzę tam. Ja bym powiedział, że pod tym względem Neapol nie taki straszny, ale na pewno Neapol nieprzewidywalny, bo ile możemy przytaczać przykłady z przeszłości i mówić, że to nie jest zawsze tak, że zawodnikowi w Napoli wygasa kontrakt i on automatycznie przestaje tam grać, jest spychany do jakiegoś klubu biegania po schodach i tak dalej, tak oczywiście nie jest, ale przy tym trzeba mieć na uwadze, że De Laurentiis w całej swojej nieprzewidywalności może się zachować różnie, nie wiemy jakie tam po prostu procesy zachodzą wewnątrz klubu, to jest taki właściciel, który nie będzie Panie, się... Że wydaje się, że Walter Mazzarri tak. jest trenerem sterowalnym, prawda? Bez zdania, tak. Tak jak, po prostu tak chce dokończyć sezon, tak? Spalletti, dokładnie. Czy... Więc możemy założyć scenariusz, że De Laurentiis z pewnego burzliwego poniedziałku budzi się rano i mówi: kurde, no nie, ten Zieliński to on już go nie chce widzieć na oczy. Może tak być. Ale jednak zachowując takie większe prawdopodobieństwo, wydaje mi się, że po prostu Zieliński będzie w kadrze Napoli. Aczkolwiek no wiadomo, że też zmienia się o nim myślenie. Nikt pewnie już nie będzie go traktował priorytetowo. I o ile uważam, że Napoli będąc w walce o 4. miejsce Serie A w tym sezonie musi stawiać na absolutnie swoich najlepszych możliwych piłkarzy i wierzę i sądzę, że Zieliński się do nich zalicza. O tyle też sam Zieliński musi to pokazać na boisku, no bo jak weźmiemy pod uwagę całą tą kiepską jesień Napoli, no to też nie było tak, musimy tutaj zachować proporcje, że Piotr Zieliński błyszczał jak gwiazda, a koledzy nie wiedzieli o co chodzi, tylko no też się raczej wpisywał w ten szarobury obraz na Napoli. Ja uważam, że do momentu zwolnienia Rudiego Garcia to Zieliński był gdzieś drugim, trzecim, na pewno Politano był najjaśniejszą postacią. U Mazzarriego osłabł, nie? Ale u Mazzarriego, tak jak wszyscy osiedli, to Zieliński też stał się wtedy słaby. Czy ta zmiana systemu teraz nie pomoże, prawda? No na pewno nie. Natomiast myślę, że gdyby Zieliński został odstawiony jeszcze pod koniec Garcia przed tym meczem z Empoli, to ja bym powiedział, że to, bo jak spojrzymy sobie na tamtym etapie na bardziej zaawansowane statystyki, bo można wyjąć gole czy asysty, których było mało, ale jeśli chodzi o kreatywność, no to on był na poziomie, nie wiem, Calhanoglu z Interu, czy Leao, który też nie miał liczb konkretnych, ale dużo robił dla kolegów, czy Pulisica. Później, jak przyszedł Mazzarri, no to faktycznie to zostało kompletnie rozłożone i teraz tak naprawdę można powiedzieć, że to jest też decyzja sportowa. Oczywiście pewnie nie tylko, no bo jak wchodzi Gaetano jako gdzieś tam pierwszy, no to musi dziwić, ale myślę, że na koniec końców nie możemy wykluczyć, tak jak powiedziałeś, no, że De Laurentiis uzna, że dobra, nie będziesz grał, ale tak naprawdę Milik działa na wyobrazie naszą, Polaków najbardziej, no bo to jest świeży przykład naszego rodaka. Ale to raczej wyjątek niż reguła. Ale to raczej wyjątek, tak. I myślę, że jeżeli... W ogóle pytanie, ile Walter Mazzarri jeszcze wytrzyma na stanowisku, no bo on też... I czy do maja. Myślę, że chyba da radę, no bo tak po tym superpucharze tak miałem wrażenie, że no jakaś energia się pojawi. Ale chyba De Laurentiis... Nie wiem, czy pozytywna, tak. Czy negatywna, ale... Chciał takiego zastrzyku energii jeszcze doładować swoich piłkarzy. Nie wiem, czy... Gdzieś mi wpadło w oko, że powiedział, że wypłaci im premię tak, jakby wygrali ten Super Puchar Włoch, bo widział taką walkę, że drużyna walczyła, że mimo, że była to czerwona kartka, działanie go Simeone, dostaną premię. Może De Laurentiis też doszedł do takiego momentu, że stwierdził, że już no to dalsze takie bicie tej drużyny nie ma sensu, tylko teraz trzeba pokazać tak w drugą stronę, mimo różnych przeciwności, takie serce okazać tym piłkarzom i jednak spróbować się jakoś skonsolidować. No,
gra o czwarte miejsce to jest gra o wielkie pieniądze i nikt w Napoli na pewno nie myśli sobie tej okazji przepuścić. To pozwólcie, że tak wybiórczo odniosę się teraz do czatu, czy program będzie co tydzień, to się zobaczy. Chęci są. Natomiast wszystkich zbulwersowanych tym, że w ankiecie nie umieściliśmy, czy też ja nie umieściłem, bo się pod tym podpisuje Roberto Baggio, to takie małe zastrzeżenie. Uznałem, że skoncentrujemy się tylko na takich klasycznych dziewiątkach, że ani Roberto Baggio, ani Alessandro Del Piero, ani Francesco Tottiego, jeszcze jakąś tam dziesiątkę można byłoby wrzucić, nie wiem, Gianni Rivera, chociażby sięgając daleko, daleko. To nie, no jednak skoncentrujemy się na tych dziewiątkach, których niestety pod dostatkiem nigdy w historii włoskiego futbolu nie było i wiem, że tutaj ten wybór jest dość ograniczony. To co z tym Milikiem? Przypomnijmy sobie króciutko już tę historię, no bo on rzeczywiście ucierpiał najbardziej i to jakby się ciągnie teraz w stronę Zielińskiego, że on miał jeszcze ważny przez rok kontrakt, odmówił różnych propozycji odejścia, też chyba zaparł się De Laurentiis w pewnym momencie, że z Napoli do Juventusu to nie, to jednak nie, to ta kwota idzie automatycznie x w górę, no i spędził ile chyba całą rundę, aż tak, do stycznia. Tylko, że to był też ten krótsza jesień, nie, bo to był ten tylko rok... październik, listopad, grudzień tak, w zasadzie. Tak, więc 3 miesiące. No tak, ale no, zaparł się De Laurentiis i nawet akurat znowu, że będziemy cytować, ja będę cytował włoskie media, no to, że on chciał Milika wykorzystać jako taki przykład dla innych, ale też wydaje mi się, że było łatwiej jednak Milika rzucić na pożarcie niż nawet Zielińskiego, bo Milik no nie miał takiej pozycji nigdy, z powodu pewnie kontuzji, bo on miał świetne wejście, ale dwa razy zerwane więzadła i nigdy nie dorównał cieniowi rzuconemu przez Cavaniego, czy Lavezziego, czy Higuaina, a jednak Zieliński to jest mistrz Włoch, to zawsze będzie dla ludzi w Neapolu, no nie ma opcji. No tam tak, tam to jest... To nawet Maradonie wybaczyli to, że się nie chciał... Trzy kroki wstecz od mistrza Włoch. Tak, naprawdę, nawet Maradonie przecież wybaczyli to, że nie chciał się przyznać początkowo do syna, którego spłodził z miejscową dziewczyną. Na początku byli bardzo źli, jak wyjeżdżał, no to już to drugie Scudetto podobno, no ja tam nie byłem, ale tak w relacjach jest przedstawiane, że już nie było tak euforyczne, ale po latach przecież jest kult Maradony, więc nie wierzę, że Zieliński zostanie w ten sposób potraktowany, a Milik faktycznie 3 miesiące, później sprzedaż do Marsylii, tak? Do Marsylii i później z Marsylii wypożyczenie do Juventusu. Tak. No i też możemy się zastanawiać, jak to wyglądało od środka, ale też jestem w stanie uwierzyć w taki scenariusz, że po prostu Milik z De Laurentiisem na pewnym etapie się na coś umówili, potem De Laurentiis, jak to ma w zwyczaju w rozmowach czy z trenerami, czy z piłkarzami, stwierdził, że kurde, nie dotrzymujesz słowa, to nie chcę cię widzieć, do widzenia, zsyłka. No a z Zielińskim to może wyglądało troszkę inaczej, troszkę bardziej łagodnie, no bo wiemy, że on miał te oferty z Arabii Saudyjskiej, latem stwierdził, że nie chce z nich skorzystać, że chce zostać z Napoli. Może panowie na koniec sierpnia stanęli na takim stanowisku, że okej, to jesienią będziemy dalej kontynuowali te rozmowy, my ci coś zaproponujemy, będziemy negocjować, może się dogadamy, ale to nie było nic takiego, być może jak w przypadku z Milikiem, że musimy się dogadać. Stwierdzamy tu i teraz, że albo się dogadamy przed startem sezonu, albo nie chcemy się widzieć. Niczego takiego nie było, bo Zieliński grał całe półrocze. No a jeżeli w styczniu strony stwierdzają, że jednak się nie dogadują, no to jest normalne, że już będą szukały jakichś innych rozwiązań. Myślę, że może też dlatego stanowisko De Laurentiisa i Napoli w kwestii Zielińskiego będzie dużo łagodniejsze niż tak jak było w przypadku Milika. To zastanówmy się jeszcze na koniec tego tematu, ile Zieliński na tym finansowo zyskuje? Ile zyskuje każdy zawodnik chodzący do nowego klubu bez kontraktu, bez sumy odstępnego? Automatycznie ile jego zarobki, czy też podpis na nowym kontrakcie jest wart? No wiemy, wszyscy myślę doskonale, którzy interesują się nie tylko calcio, ale w ogóle futbolem ogólnie, że w takich wypadkach dochodzi kwota za podpis najczęściej. Ona jest no, dużo mniejsza z perspektywy klubów niż ewentualna suma odstępnego, ale za to jest pokaźnym dodatkiem do podpisu dla piłkarza. No to zależy pewnie od pozycji na rynku. To jest jakby druga roczna pensja? No może tak być. Wiemy, że różne były przykłady. Nie były przecież przykłady piłkarzy, którzy dostawali... No wydaje mi się, że taki przedział, powiedzmy, nie wiem, jak na warunki Serie A między 3 a 5 milionów euro, to nie jest nic takiego... To sam podpis. Tak, nie jest nic takiego bulwersującego, jak zawodnik przechodzi bez kontraktu do innego klubu. Wydaje mi się też, nie mam jakichś twardych statystyk teraz przed oczami, ale tak jak sobie myślę o piłce nożnej, że to jednak jest domena bardziej tych ostatnich lat, że piłkarze zaczęli wyciskać te kontrakty do samego końca, potem odchodzić na zasadzie wolnego transferu, że jednak jak się cofniemy jeszcze nawet 10 lat wstecz, to tych wolnych transferów było jednak mniej, że jednak kluby czy to transferowały między sobą zawodników, czy jednak potrafiły jakoś tego zawodnika mniej lub bardziej humanitarnymi metodami przymusić do określenia się
w swojej sytuacji, a jednak teraz widzimy już wiele takich przypadków, nawet wśród najlepszych zawodników na najwyższym poziomie, że jednak jest dążenie często do takiego wyciśnięcia kontraktów i potem ewentualnie do dysponowania swoją własną kartą. I coś kartą. O tym wiesz, Hakan Calhanoglu. Ja coś o tym wiem. Hakan Calhanoglu to jedno, oczywiście, to jest taki wyrazisty przykład, ale przecież Donnarumma, Romagnoli, Kessié, no to są wszystko piłkarze, którzy grali do samego końca w Milanie, odgrywali najważniejsze role w tym klubie i jednak odchodzili na zasadzie wolnego transferu. Czy Paulo Dybala, jak trafił do Romy, no... Można by mnożyć przykłady piłkarzy, którzy w ostatnich latach zachowali się w ten sposób i na pewno też sporo zyskali dla siebie pod względem finansowym. No a... To jest win-win dla i klubu, który pozyskuje, i dla tego piłkarza, bo tak naprawdę wyobraźmy sobie, ile musiałby zapłacić Inter za Calhanoglu, gdyby chciał go wykupić. No, no były to grube miliony. Przegrał może się jeżeli, coś tylko ten, co oddaje. Tylko ten, który oddaje. No jeżeli uznamy, że na przykład, tak czysto hipotetycznie, bo to zawsze jest objęte też tajemnicą handlową, ale Calhanoglu dostał na przykład 3 bańki za podpis, no to jest przecież kropla w morzu tego, ile musiałby Inter na niego wyłożyć. 30-40 milionów, jak sobie spojrzymy, ile kosztowali na przykład teraz Pavard, 30 baniek, no to gdyby on wolnym zawodnikiem, to dajby mu 3 i mieli resztę w kieszeni, a też mogą dawać pewnie większe sumy w przyszłości. Bo ile Inter by musiał zapłacić za Thurama, gdyby tak, dokładnie. By musiał wyłożyć absolutnie. I też jest kwestia tego, że dla klubu ucieka amortyzacja kwoty transferowej, nie? Że ona już nie muszą w księgach kombinować, jak to rozpisać, na ile, na 8 lat kontraktu, tak żeby to się okazję. Zgadzało. Tak. Więc to jest... Generalnie, panowie, wypuszczam taki optymistyczny przekaz, że Zieliński idzie do lepszego klubu, że jeszcze... Za lepsze pieniądze też przecież... Stanie się jeszcze bogatszym. Generalnie dla Zielińskiego wszystko się zgadza. I w Napoli jeszcze go zobaczymy, bo myślę, że chyba między bajki trzeba włożyć taką historię, że teraz jeszcze w tym okienku transferowym Inter wyłoży te 5-10 milionów i sprowadzi Zielińskiego, bo raz, że to jednak jest 10 milionów, powiedzmy, a dwa, że nie ma takiej potrzeby, żeby wśród swoich pomocników, absolutnie. No nie, musiałby, nie wiem, Barella, Fratesi złamać sobie wzajemnie nogi na treningu. Maszyna pracuje, niech funkcjonuje. Myślę, że w Interze nikt nie myśli o takich wzmocnieniach last minute, bo to nie jest żadna drużyna w kryzysie, która musi się ratować jakimś wzmocnieniem, tylko po prostu wszystko się w Interze zgadza i oni sobie spokojnie mogą do lata poczekać. Jaki scenariusz science fiction, no chyba Calhanoglu, Mkhitaryan musiałby złamać nogę w weekend, tak, wiecie, tak. Sytuacja w stylu kontuzji Juana Cuadrado, gdzie Tajon Buchanan został sprowadzony, ale to jest science fiction. No myślę, że nie. I też, szczerze powiedziawszy, trudno mi sobie wyobrazić, żeby De Laurentiis, widząc złe wyniki, a nie da się ich wykluczyć, i uciekające top 4, powiedział, że dobra, Zieliński ma nie grać, bo ja wolę, żeby on nie grał, a my nie awansujemy nawet do Ligi Mistrzów. To będą gigantyczne milionowe straty, dużo trudniejsze do nadrobienia niż zatrudnienie kogoś w miejsce Zielińskiego, więc myślę, że też i Walter Mazzarri w końcu powie, że nie, no dobra, ten Gianluca Gaetano, fajny chłopak, ale no nie będziemy nim gonili top 4, bo to się po prostu nie uda. No to zmieniamy stronę w naszej gazecie, teraz będzie ciut o historii. Luigi Riva wielkim napastnikiem był, najskuteczniejszym, o tym powiedzieliśmy, ale no, nikt z nas go nie widział, zatem wybór, jeśli chodzi o najlepszego napastnika w historii włoskiego futbolu, w historii calcio, no, jest ograniczone. Dla mnie może trochę mniej, bo z racji wieku widziałem ich więcej, dla chłopaków trochę bardziej. No i pytanie, kto waszym zdaniem, też jeszcze raz podkreślam, koncentrujemy się na tych klasycznych dziewiątkach, czyli zostawiamy w spokoju dziś i Roberto Baggio, i Alessandro Del Piero, i Francesco Tottiego, którzy tych goli oczywiście nastrzelali, tych sukcesów osiągnęli także z reprezentacją, chociaż myślę, że zwłaszcza Totti i Del Piero w tej reprezentacji też by mogli czuć się niespełnieni. Tytuły jedno, ale takie samopoczucie indywidualne, liczby i tak dalej, no mogły być zdecydowanie lepsze. Czyli taka dziewiątka, taka wieża, torre. Kto dla was jest tą najlepszą na perspektywie, no nie wiem, ostatnich 20-25 lat? Trudno się wylosowało, bardzo, bardzo trudno się wylosowało, bo tak jak napisałeś wczoraj z tematami, to właśnie moje pierwsze skojarzenie było, że no nie wiem, wskażę chyba na Del Piero, ale potem zaczęliśmy dyskutować, że ma być jednak taka klasyczna dziewiątka, no i się okazuje, to też po części pewnie ma coś wspólnego z tym, co powiedziałem wcześniej, że jednak najskuteczniejszy piłkarz w historii włoskiej reprezentacji grał w niej pół wieku temu i ma 35 goli na koncie, więc już sama ta statystyka każe nam mówić, że no w ostatnich 20 latach to jakiś tych
dziewiątek genialnych Włosi się nie dorobili, co zresztą cały czas widzimy w reprezentacji, bo nawet jak ona wygrywała Euro, no to zastanawialiśmy się, czy zawodzący Belotti, czy zawodzący Immobile, więc tak, teraz jak wszystko się zgadzało w rycz dziewiątki. Tak, no nawet jak ja myślę, jak wygrywała Mistrzostwa Świata w 2006 roku, to tam też przecież wachlowali się, a to Inzaghi, a to Gilardino, a to Toni, nie było takiej jednej wyrazistej postaci. Niby każdy z tej trójki jakąś cegiełkę dołożył do tego tytułu, ale to nie były najważniejsze postaci w tamtej reprezentacji Marcello Lippiego. Jeżeli chodzi o taki niespełniony, niewyrażony potencjał, no to oczywiście bym wskazał Mario Balotellego, który no nie mogę odżałować, jak ten piłkarz poprowadził swoją karierę, bo... Teraz ma 34 lata w tym roku. Naprawdę, jak się na niego patrzyło w okresie, kiedy wchodził do tej wielkiej piłki w tych latach 2010-2013, no to gość miał wszystko. Potrafił strzelić z dystansu, potrafił odnaleźć się w polu karnym, miał jakieś nietuzinkowe, nieszablonowe zagrania, był wyrazistym piłkarzem, przyciągał kibiców, był charakterystyczny. Przerwę ci Marcin, bo ta sonda jest, muszę powiedzieć, tak dość wyrównana, bo Balotelli 22%, Rossi, Paolo Rossi 31%, Gianluca Viali 17%, on jest na ostatnim miejscu, i Christian Vieri 30%, czyli rozgrywka jest między Paolo Rossim, 1 punkt procentowy. Mhm. Ja wskazuję Mario Balotellego, ale tylko w jego formie z Euro 2012. Z tych, których wskazałeś, to chyba jednak Vieri, bo jednak Balotelli to są dla mnie te wszystkie memowe sytuacje, gdzie on się zaplątał w koszulkę, albo ta odprawa sławna z Mourinho, że masz odpuścić, masz nie wchodzić i zaraz czerwona kartka. Vieriego tak pamiętam, piąte przez dziesiąte z przełomu wieków, tak jak rozmawialiśmy chwilę przed programem, a ja bym jeszcze... Jakbym musiał wybrać typową dziewiątkę, to chyba Luke Toniego bym wskazał, z tych, których ja widziałem, bo Pippo Inzaghi to jednak taki... No tak, Tomek pytał o wieżę, no to pasuje. No, Luca Toni to była taka wieża, która... imponowała mi szkoleniem technicznym, bo do tej pory, czy najczęściej masz takie wyobrażenie, że jak wielki, to surowy, to drewniany, to tylko rzucisz mu na głowę. I musimy pamiętać, że on jeszcze w sezonie 14-15 dla Siewerona Króla Szwedzów wykręcił. Kilka bramek. Tak, razem z Icardiem. Tak. Zanim pojawił się Lewandowski, w Bayernie był Luca Toni. Jak przestało na Serie A, starzał się pięknie. A jeszcze sobie wypisałem paru napastników, o których pewnie można mieć Antonio Di Natale, Fabio Quagliarella, Graziano Pelle, Alberto Gilardino, obecny trener Genoa, i każdy z nich ma tak właśnie trochę w okolicach 10, 16, taki Filippo Inzaghi. Myślimy sobie, no kto może łatwiej zdobywać gole te 10 lat temu niż Filippo Inzaghi, a otóż w reprezentacji tych goli tylko 25, czyli też... Ja myślę, że ci piłkarze, taki Inzaghi właśnie, żałuje bardzo dwóch rzeczy. Pierwsza, że musiał rywalizować chociażby z Tottim, z Vierim, przecież na mundialu w 98 roku, był też Del Piero, który grywał jako napastnik, czy Totti, bo gdyby dzisiaj był Inzaghi i gdyby była Liga Narodów chociażby, to ja myślę, że on by te 25 bramek dwa sezony sobie spokojnie zebrał. Chociaż biorąc pod uwagę przy warze, to może byłoby być kłopot. Może w tym sensie tak, natomiast biorąc pod uwagę też liczbę meczów i jaką miałby rywalizację, no bo jeżeli Włosi się, że tak powiem, no kolokwialnie, podniecają Matteo Retegim od razu, kopnął piłkę. Gianluca Scamacca 3 razy kopnął piłkę prosto, nowa dziewiątka. Ale jaka jest, ja kiedyś tak o tym myślałem właśnie, jaka to jest bieda we włoskiej reprezentacji, a jednocześnie jaki to jest głód, jaka to jest nadzieja wśród kibiców, że oni faktycznie jak zobaczą kogokolwiek, kto gra na pozycji numer 9, jest takim klasycznym napastnikiem i potrafi jakoś w miarę prosto kopnąć piłkę i 2 razy z głowy przylutować, to od razu jest ciągle po prostu objawionym. Nie widzę. Żeby nie było, że zapomnieliśmy. Ciro Immobile przecież jest. Tak, tylko, że nie wiem, ten Ciro Immobile... Czy oceniamy go w lidze, czy w kadrze? No właśnie, odwieczny dylemat. Dwie różne połowy, jak było w tym filmie komediowym, że zmęczona noga i wypoczęta noga to dwie różne nogi, no to tak samo z Ciro Immobile. On, mam wrażenie, że też w tym Euro mistrzowskim też w tych najważniejszych meczach później gdzieś znikał i on nie był w stanie dać tego, co daje w Lazio, no bo to jest wybitna dziewiątka na skalę Serie A absolutnie, ale w reprezentacji no to trochę jak w dniu świra, bida i rozczarowanie jednak. A schodząc tak z tego pola reprezentacyjnego do klubowego i z przeszłości do teraźniejszości, to chciałem, żebyśmy jeszcze chwilkę porozmawiali też w kontekście napastnika, też w kontekście tej wieży o Milanie. Powiedzmy, że Inter ma środkowego napastnika, Juventus ma też, wydaje się, że na lata, bo wreszcie Vlahović jest zadowolony, szczęśliwy, uśmiechnięty. Natomiast teraźniejszość
jest okej w Milanie, no bo jest Olivier Giroud, który załatwia sprawę. Ale oczywiście dobre liczby ma Luka Jović w tym momencie, ale ja przed nim wielkiej przyszłości w Milanie nie widzę. Czyli gdybyśmy teraz mieli przeprowadzić casting na napastnika Milanu w sezonie 2024, w sezonie 2025, macie jakieś takie wyraziste nazwisko i wyrazistą postać? Jeszcze trudniejsze się wylosowało. Jeszcze trudniej niż... Ale jak tak spojrzę na ostatnie, powiedzmy, 15 lat, no to Milan parę razy solidnie zainwestował w napastników. No i oczywiście raz to był Ibrahimović ściągnięty z Barcelony, spełnił założenie, grał świetnie przez te dwa sezony. No i był Carlos Bacca w latach 15-17, on grał w tym Milanie... Piątek też tani, nie? Tak, Piątek też tani nie był. Bacca co prawda grał w tym słabym Milanie w latach 15-17, ale on też tam każdego sezonu koło 20 czy nawet ponad 20 bramek się kręcił. Gdyby on grał w lepszym Milanie i był w tamtej formie, to wydaje mi się, że naprawdę miałby fajne wyniki, ale wydaje mi się, że Milan musi podążyć tym krokiem, tym tropem, czyli zainwestować solidne pieniądze w napastnika, ale zrobić to z głową, no bo oczywiście, tak jak powiedziałeś, zainwestował też duże pieniądze w Krzysztofa Piątka, który jednak niewiele wcześniej regularności takiej pokazał w Serie A. To znaczy regularność pokazał dużą przez te pół roku w Genoi, ale chodzi mi o to, że to trwało wszystko krótko, nie był jeszcze takim uznanym zawodnikiem. Czy wcześniej jeszcze w Nicole Kalinicie Milan dużo pieniędzy zainwestował? No wydaje mi się, że Milan musi... Teraz pytanie trudniejsze, pomocnicze, to w takim razie kogo? Bo tak jak w reprezentacji Italii no jest posłucha, no przecież Rasmus Højlund nie kosztował takich pieniędzy, bo grał tak genialnie w Serie A, no oglądaliśmy go co tydzień w Atalancie, on był bardzo obiecujący, ale to słowo obiecujący to tak dwa miesiące było chyba, nie? Tajemnicą, tajemnicą tej ceny, więc w kogo? Jonathan David z Ligą? Bo a oni myślicie, bo ja tak za chwilę, Marcin, ciekaw jestem twojego, ale ja rzucę może tak trochę prowokacyjnie. A co myślicie o tym Ludce, o którym już Mateusz wspomniał, który został gdzieś tam wyciągnięty przez Roberto Manciniego i pociągnięty za uszy do reprezentacji. Odbił się oczywiście od Ligi Holenderskiej, ale w tym Udinese jakby coś idzie do przodu. Z takich piłkarzy, którzy się zapowiadają, a jeszcze nie wyglądają, no to już bym chyba wolał postawić na Joshua Zirkse z Bolonii. Ale Zirkse i Leao to nie dwa grzybki w barszcz? Troszkę nie wydaje ci się, że tak... Nie, uważam, że nie, żeby pasował do... Wiele też w Milanie zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja w ogóle całej drużyny od przyszłego sezonu, no bo w tym momencie się wydaje, że Pioli ten grudniowo-listopadowy kryzys, powiedzmy, że tam ugasił i jego pozycja znowu się zrobiła bezpieczna, no ale jakby teraz zapytać, czy Pioli będzie prowadził Milan 1 lipca 2024, to nie byłaby taka pewna odpowiedź, że na pewno tak będzie. Być może dojdzie do zmiany na ławce trenerskiej, no i wtedy pytanie, kto, jak, w jaki sposób... To jest pytanie, czy ten Luka Jović będzie w stanie chociażby w jakimkolwiek stopniu dalej zdobywać te bramki. Nie wierzę, że z taką regularnością. Nie ufamy mu. Nie, absolutnie. Natomiast ale Mourinho nie widzisz na myślę Milano, sobie. Nie. Teraz zaczną wygrywać, jak Napoli. No sekko. Ale, bo Zirkse jest bardziej takim mobilnym napastnikiem, który jest wysoki, ale lubi zejść po piłkę, bardzo dużo ma kontaktów w tej środkowej tercji i mając dwójkę wtedy, Zirkse, Jović i jeszcze Giroud, który oczywiście potrzebuje właśnie uzupełnień, to myślę, że wtedy Milan miałby tak naprawdę atak kompletny. No, mówi się o Zirkse w kontekście Milano i myślę, że nawet jestem przekonany, że taka mieszanka, bo Jović to jest wykończeniowiec, finisher. On tak jak teraz zdobył bramkę przeciwko Udinese, trafił w poprzeczkę chyba Giroud, on to z metra dobija, gdzieś się odbije. Taki piłkarz jest potrzebny, ale jak ktoś miałby być do grania w piłkę, to Zirkse absolutnie z takich... Może, no nieoczywisty chyba, bo to jeszcze nie jest ten poziom. On 7 bramek zdobył, 7 goli, to nie jest taki wynik, który no Piątek by się śmiał z tego w tych swoich dobrych czasach w Genoi, ale to jest jakiś wybór i też jest sprawdzony w Serie A w tym sensie, że on, no Thiago Motta widzimy po grze Bolonii, że on się zna na taktyce, to nie jest jakiś taki nieokrzesany chłopek roztropek, że oni grają hura, tylko tam widać powtarzalność, widać schematy, więc według mnie Zirkse, wchodząc do Milanu, powiedzmy, że Milanu Piolego, on też będzie potrafił, według mnie, załapać te wszystkie mechanizmy, wiedzieć, co robić i żeby też nie przeszkadzać Leao, bo jeżeli Leao jest w stanie się pogodzić z Hernandezem na jednej stronie, to myślę, że Zirkse nie tak dynamicznie dałby sobie radę. I też widzimy, jak w zasadzie od samego początku Piolego w Milanie, jak wygląda pomysł Piolego na środkowego napastnika. Czy na początku to był Zlatan, jak jeszcze przez te pierwsze dwa lata, 2020-2021 rok był zdrowy i grał, czy potem Giroud. No to są tacy napastnicy, którzy troszkę się cofną, przyjmą piłę na klatkę, odegrają, kogoś wypuszczą. Dokładnie, a widzieliśmy
jakie za przeproszeniem męczenie było odchodziło, kiedy wiosną 21 pod nieobecność Ibry Leao musiał grać na dziewiące, Rebić czasami musiał grać na dziewiące i też nie do końca to czuł, więc rzucę wam no to musi być taki po prostu, jak już na kogoś wydawać 40 milionów, to mam nadzieję, że nie wiem do której kamery, panie Giorgio Furlani. Ile powiedziałeś? 40 milionów chociaż. Panie Giorgio Furlani, jak mnie pan tutaj słyszy, to bardzo proszę na napastnika, nie na pomocnika, nie na obrońcę, na napastnika. Tak, chciałem wam jeszcze rzucić dwa nazwiska, także jedno to, żeby podburzyć trochę atmosferę. Wiktor Osimhen wydaje się, że będzie do wzięcia. Przedłużył kontrakt, ale czuć, że chce odejść. Że chce odejść, to te 40 milionów to będzie to jedna czwarta. Na jednego ochraniacza. Tej kwoty. Tej klauzuli. No i drugi, o którym się tak mówi, to jest ten Beniamin Seszko z Lipska. I to jest też, patrzyłem na warunki, na jego charakterystykę, no to odpowiadałby chyba. Nie wiem, jak tam w Excelu te jego liczby, czyli Amerykanom odpowiadają, ale jest jakąś opcją. No, ja marzyłbym o tym, żeby Milan kupił takiego napastnika już uznanego, który trochę tych goli postrzela. Wiadomo, nie jest największą gwiazdą, bo na takiego piłkarza pewnie Milan nie stać, ale no, takiego już konkretnego zawodnika. Czy ten Szeszko? Girassi, Bundesliga, tutaj Kuba podpowiada. Tak, czy ja wiem, kto będzie, kto pewnie będzie do wzięcia. Robert Lewandowski, słyszałeś o nim? No właśnie. Bo nie zdziwiłbym się, gdyby Barcelona... Ja o tym pisałem już na Twitterze z parę miesięcy temu, Bo on ma progresywny kontrakt w Barcelonie. Widzimy, że Xavi go tak trochę wygasza. Ja wiem, co teraz Polacy myślą o Robercie Lewandowskim, gdybym ja był dyrektorem AC Milan... Umówmy się, gdyby przyszedł do Milanu, to mielibyśmy to samo... Król strzelców Serie A w przyszłym sezonie, tak. Pod warunkiem, że Lautaro odejdzie z Interu. ale nawet, szczerze, nawet gdyby został, to jeżeli tylko ogarną ten problem zdrowotny, to ja uważam, że Milan ma kadrę bardzo mocny zespół, tylko że jak ci wypada 5 stoperów, to nikt nie jest gotowy na to. Ale oczywiście to jest takie patykiem po wodzie pisane, ale tak. Nie, to tak bardziej, żeby zakładając śmiejąc rozmawiamy się, no to przy gdyby lewemu zależało na kontynuowaniu kariery w Europie, a chciałby odejść z Barcelony i jeszcze nie przenosić się do Stanów, no to Liga Włoska, Mediolan, to jest idealne środowisko. Stolica Lombardii. Zapraszamy. Blisko tam do Ligurii, nad morze. Więc tak, w perspektywie 2 lat Robert Lewandowski, a ten Zirkzee niech się tam uczy solidnie. Derby Mediolanu, Zieliński kontra Lewandowski, no to przecież to by rozgrzało. To by się ładnie ugrało medialnie, prawda? No, dopiero ruszyło. Jeden w koszulce. Jakiś program specjalny na pewno byśmy zrobili, to możemy obiecać. Ale na razie musimy emocjonować się derbami Italii, też z udziałem Polaków, zatem znów zmieniamy stronę w naszej gazecie. Obecnym Wojciecha Szczęsnego oczywiście możemy być spokojni, on gra regularnie. Nie wiadomo, jak to będzie z Arkadiuszem Milikiem. 4 lutego. Ja wiem, że przeskakujemy trochę w czasie, pomijamy tę najbliższą kolejkę. Nie możecie się doczekać? I tak i nie. Czy nie? I tak i tak. I tak i nie. Z jednej strony tak, no bo uważam, że od kilku lat nie było tak mocnych dwóch koni, które się ścigają, bo Juventus bardzo urósł. Jak jeszcze w Kurwa Sud byliśmy, wtedy dyskutowałem z Michałem ożywczo i podburzyłem część kibiców Juventusu. Natomiast to było po meczu z Weroną i od tego meczu później jeszcze ze spotkania na spotkanie naprawdę Bianconeri zaczynają być tą drużyną. Gol Cambiaso w doliczonym czasie. Tak, kiedy Dawidowicz z Montipo nie dogadali. Chwilę wcześniej był okropny mecz z Lecce, 1-0 przepchnięte. Jeszcze chwilę wcześniej 6 kontaktów z piłką z Atalantą Bergamo, więc to wszystko wyglądało, że po 2 latach nie działa, ale teraz, nie wiem, to było już ze 3 miesiące temu, no to działa wszystko. Juventus jest innym zespołem niż Inter, ale jedni i drudzy mają to samo, czyli piekielnie szczelne defensywy. W ligach top 5 nikt nie pozwolił na wykreowanie gorszej średniej XG per strzał. Czyli oni, jak już pozwalają uderzyć rywalowi, to z tak złej pozycji, że to jest bardzo niskie prawdopodobieństwo strzelenia gola. I to jest to, czego się boję, że to będzie trochę zamknięty mecz jak ten pierwszy, kiedy pierwsza połowa była otwarta, błąd Dumfriesa w środku pola, przejęta piłka, kontratak, Vlachowicz, odpowiedź Interu, a druga połowa już tak, Allegri zobaczył, że dobra, my mamy tutaj Kawilię w środku pola, nie ma co wariować, zrobimy to, co umiemy najlepiej, czyli pożremy własną połowę, nie pozwolimy wam na nic i nie pozwolili, a Inter w tym ataku pozycyjnym, gdzie jest najlepszy we Włoszech, bo te rotacje są kapitalne, tam ich złapać, zaszachować jest bardzo trudno, sobie kulał piłeczkę i ta druga połowa była fatalna. I tego się obawiam, natomiast myślę, że Juve jest
trochę na innym etapie, że oni są mentalnie bardzo mocni i to już jest drużyna trochę z tego końcowego czasu Allegriego, która bardzo wierzy w siebie. I jak poprosiłeś nas, to chyba nie zdradzę jakiś kulis, że będziemy wybierać... Tak. Zobaczę, jak z czasem przyszło już odbierać dzieci z przedszkola. No dobra, jeszcze mamy, tak zdążymy z tym. Jak będziemy wybierać łączone jedenastki Juventusu i Interu, to moja pierwsza myśl była taka, że będzie mi bardzo trudno kogoś tam wcisnąć, poza powiedzmy tak z biegu pomyślałem, że no kurde, tylko chyba Acerbi i Bremer, że Bremer za Acerbiego, bo no. problem... Ja... Szczerze, tak ci wejdę w słowo, że nawet jak się zastanawiałem nad tym samym wątkiem, to tak sobie przypomniałem finał Ligi Mistrzów. Jak miałem takie zadanie, żeby porównać skład Manchesteru City, Interu, Mediolan, pozycja po pozycji, to mówię, Lautaro może wcisnę, ale kogo jeszcze kogo więcej? To jest trochę tak samo. To samo, naprawdę. Ale zobaczcie jeszcze, oczywiście możesz Mateusz mówić, ale zobaczmy tę planszkę Allegriego po powrocie do Juventusu i mecze z Interem. Nie wygląda ona na pierwszy rzut oka zbyt dobrze dla Allegriego, ale większość tych zwycięstw Interu to były zwycięstwa nieligowe. Nieligowe to był i Super Puchar Włoch i finał Pucharu Włoch i to były porażki po dogrywkach. Mm-hmm. Zwłaszcza ten finał Pucharu Włoch, to myślę, że to był ośmiela się powiedzieć, najlepszy występ Juventusu od strony widowiskowości od czasu tego powrotu Allegriego. Chociaż oni mówią, że zwycięstwo to jedyne, co się liczy, ale dobra. Wiadomo. Ale myślę też, że Allegri generalnie mówi dużo pod publikę. Zwycięstwo jedyne, co się liczy, bo kibice się tym podniecają i potem sobie to szerują, dzielą się tym. Prawda jest taka, że to tak nie działa, bo poprzednie dwa lata są przegrane w umyśle Allegriego, bo nie było przecież mistrzostwa, ale bez tych dwóch lat nie byłoby tego Juventusu. Te wszystkie porażki, ten Chiellini mówiący, że to nie jest drużyna, to prowadziło do tej ekipy, która teraz jest piekielnie mocna. Jest naprawdę piekielnie mocna i wracając do tego wątku tych łączonych jedenastek, to jest bardzo trudno kogoś wcisnąć, ale też... Dlatego, że Juventus jest silny jako zespół. I to chyba Walery Łobanowski, ten legendarny trener ukraiński, powiedział, że drużyna to nie jest suma piłkarzy, jakich masz. Czasami drużyna może być dużo lepsza niż suma piłkarzy. Możesz mieć słabszych piłkarzy, ale razem są lepsi. Co? Juventus jest czymś takim. Juventus jest czymś takim, że patrzysz na wahadła, on tam było czterech piłkarzy. McKenny, Cambiaso, Kostić i Link Junior, prawda? Nie, Wea. I patrzysz na Inter, masz Di Marco, który tą lewą nogą umie wszystko. No i nie wstawić go. Ale ja nie powiem wcale, że jak wyjdzie na Di Marco McKenny, to nie zagra lepszego meczu, bo oni jako zespół są po prostu piekielnie mocni i w tym swoim ekosystemie są bardzo dobrymi piłkarzami. Ale nie macie wrażenia, że w zasadzie od kilku lat możemy powiedzieć, że sytuacja w Serie A wygląda tak samo? Sezon 21-22, jakbyśmy mieli wskazać najsilniejszy personalnie zespół we Włoszech, który powinien sięgnąć po Scudetto, byłby to Inter, wygrał Milan. 22-23, przed sezonem też pewnie byśmy wskazali Inter, wygrało Napoli. I teraz Juventus się ściga z Interem, gdzie też byśmy Inter zdecydowanie wskazali. Tak by nie wytrzymał Simone Inzaghi. Pojedynczo piłkarsko. Jakby trzeci raz przegrał Scudetto z taką siłą drużyny, tak jak to fajnie nazwałeś, Mateusz, to faktycznie było już takie naprawdę znamienne. Ale to, co powiedziałeś wcześniej o tych pojedynczych piłkarzach, o wyjmowaniu ich z zespołu, to oczywiście nie chcę mówić, że Juventus jest jakąś niespodzianką, czy z jakiegoś mniejszego pułapu startuje niż Inter, bo nie o to mi chodzi, ale często to widać na przykładzie takich zespołów właśnie jak wcześniej Atalanta, Bergamo czy kilka innych takich ekip, że jak się wyjmie takich pojedynczych bohaterów z tej maszyny, to oni wcale nie muszą jakoś brylować w tych większych klubach, po tych wielkich transferach, a jednak jak się zbiorą razem do kupy, jako drużyna, w której wszystko się zgadza, no to jest super i może właśnie Allegri wytworzy taką chemię w Juventusie i ta chemia teraz się ściga z tym fajnie przyozdobionym Interem. Historia zatoczyła koło, bo Juve był silnym zespołem. Dopóki nie przed Cristiano Ronaldo, później wszystko zaczęto podporządkowywać pod jednostkę. To rozmontowało zupełnie drużynę, bo pamiętamy te wszystkie trudne momenty Bianconerich. I teraz znowu ja uważam, że to jest... Oczywiście są indywidualności, no bo to, co Dusan Vlahović w ostatnich tygodniach wyprawia, to jest klękajcie narody, natomiast to już jest właśnie drużyna. Inter też jest drużyną, dlatego ja w ogóle uważam, że bez względu na wynik, i tak do końca będzie trwała walka o mistrzostwo, bo nie potrafię sobie wyobrazić, że jeżeli wygra Juve, to ten Inter z tak szeroką kadrą, z takimi piłkarzami, z tym stylem gry,
odpadnie, spuchnie, wpadnie w jakiś wielki kryzys i ten Juventus, nawet jeżeli przegra teraz na San Siro, to nie wierzę w to, że oni się nie podniosą i dalej nie będą naciskali, nie będą czekali na to, żeby znowu jakiś Radu zrobił im prezent w meczu z Bolonią. Ale znów będzie wielkie halo, kto jest pierwszy w tabeli, tak? Że Juventus przystąpi prawdopodobnie do tego meczu z pozycji lidera i znów to będzie... To jest dla mnie taka dziecinada z tym przerzucaniem się rolą faworyta, że ja nie rozumiem tutaj w ogóle jakiejkolwiek psychologii, ale okej, zostawmy to, niech się Allegri z Mamy tak, o czym gadać, jest przechodzimy, fajnie. Jest nas akurat liczba nieparzysta, czyli będzie łatwiej. Z krótkim może być uzasadnienie, może być bez uzasadnienia, czyli typujemy, kto jest lepszy, ale też tutaj zastanawiam się nie nad tym, na jakąś historią pobytu w seriali, liczbami, tylko aktualna forma, najwyżej ten sezon, kto zdobędzie więcej punktów w tej naszej zabawie, ten wygrywa derby Italia, czyli pierwsze pytanie, Zomer czy Szczęsny? Ja Zomer. Szczęsny. Zomer, Szczęsny. Szczęsny, dobra. Czyli 1-0 dla Juventusu. Pavard, Gatti. Ja Pavard. Pavard. Gatti, ale dla Interu. Acerbi, Bremer. Acerbi. Ja już powiedziałem, że Bremer, więc nie będę się wycofywał. Dobra. 2-1 Juventus. Bastoni, Danilo. Bastoni. Bastoni, mimo świetnego sezonu Danilo, Bastoni. Bastoni też, 2-2, dobra. Czyli defensywa jest 2-2, to była teoretycznie najsilniejsza broń Juventusu. Czyli kroi tak. Się tutaj, no dobra, idziemy z drugą linią. Dumfries, postawiłem na kanon. Stronę był odwrotny, gdyby Danilo był prawym stoperem, to ja bym postawił na niego kosztem Pavarda, ale jednak Bastoni, jak mówiłeś o finale z Manchesterem City, to Bastoni wydawał mi się takim naturalnym następcą, kimś, kto może grać w The Citizens. Postawiłem, z kolei wytłumaczę się na Gattiego, a nie na Danilo, no bo Danilo trochę tych problemów zdrowotnych, a poza tym myślę, że w takich meczach ten charakter Gattiego, ta jego taka kielinowatość może być bardziej przydatna niż to doświadczenie i klasa, no jednak wielka klasa Danilo, jak oczywiście jest w formie, jest zdrowy, czyli Dumfries, Cambiaso, to przestawienie Cambiaso, tak powiem, że podoba mi się na tą prawą stronę. Ale też ciekawy jest ten teraz manewr związany oczywiście z problemami zdrowotnymi pomocników, a nawet nie tyle zdrowotnymi, co pozaboiskowymi, Pogby i Fadziolego, ale on ostatnio grał jako środkowy pomocnik, ten prawy, nie? Kiedy wchodził Timotiła, to Cambiaso był przesuwany do środka, więc zaczyna coś tam mieszać w tym kotle Allegri, ale z tej dwójki, no dla mnie Denzel Dumfries. Dla mnie też Denzel Dumfries, jednak doświadczenie większe. Dumfries 3-2. Barella, McKenny. Przesunąłem go do środka. Myślę, że to jest jego naturalna pozycja i tam zyskuje. Szacunek dla McKenny'ego za ostatnie występy i generalnie za Barella. W tym sezonie, ale Barella. Poza skalą. Jednomyślność, 4-2. Calhanoglu, Locatelli. Calhanoglu, najlepszy obecnie pomocnik Serie A. Calhanoglu, tak. Ojej, znów jednomyślnie. Nie pokłócimy się, niestety. No tutaj... Bardziej chciałbym tego Rabiot z poprzedniego sezona, ograniczam się do tego. Mkhitaryan, Rabiot. Nie wiem, ty wiesz. Ja jestem za Rabiot. Moim zdaniem to piłkarz, który jest lepszy po prostu niż Mkhitaryan, a wydaje mi się, że Mkhitaryan, mimo tego, że przez lata udowadniał swoją klasę nie tylko w Interze i nie tylko we Włoszech, tylko też w innych klubach, to jednak jest być może teraz przedstawicielem tego, o czym ty wcześniej, Mateusz, mówiłeś, że on po prostu idealnie pasuje do tego organizmu skrojonego przez Simone Inzaghiego, a jednak jakbyśmy go wyjęli i wstawili w dowolne miejsce w tym momencie do innego zespołu, to już by tak kolorowo nie było. Wydaje mi się, że z Rabiotem byłoby bardziej kolorowo. Ja tutaj też Adrien Rabiot, ale bardzo długo się wahałem, natomiast już kombinując, jak to uzasadnić, pomyślałem trochę tak jak ty z Gattim, że Rabiot doda tym dwóm, no może Barella nie jest takim typowym artystą, ale doda trochę wzrostu i siły, a przy czym on ma też dobrą technikę i on potrafi zdobywać ważne bramki, dodać trochę przebojowości. Pomyślałem sobie, że to będzie, biorąc pod uwagę, że jednak Calhanoglu nie jest typową szóstką, że fajnie go obudować takim Rabiot i Barellą, więc Rabiot. A mój głos nie ma znaczenia. Lubię tego francuskiego księciunia, muszę powiedzieć. Ja go polubiłem dopiero w tym ostatnim sezonie. Ale postawiłbym tam Mkhitaryana i stawiam na Mkhitaryana, bo przegrywam oczywiście 2-1. Myślę, że no ostatnio wygląda fantastycznie. W tych ostatnich tygodniach Mkhitaryana to jest wielka klasa. Dobrze, trzeci punkt dla Juventusu i mamy teraz do rozstrzygnięcia lewą stronę.
Di Marco, to też chyba poza skalą. Niewyględne to. A dośrodkuje, tak strzeli gola, wejdzie na trybunę, doping poprowadzi, no wszystko. Biorąc pod uwagę kłopoty Teo Hernandeza w poprzednim sezonie, nie był tak wybitny, teraz też grał w środku obrony, to jest najlepszy lewy obrońca, lewy wahadłowy, nie wiem czy w ogóle nie jest w top 3 świata, naprawdę. Di Marco, to co on się rozwinął po powrocie do klubu, to no tutaj Kostić ma genialne dośrodkowanie, ma świetną centrę, ale Di Marco ma jeszcze strzał, ma jeszcze to, że potrafi też, tak jak teraz, asystować piętą, trochę szczęśliwie, ale no Di Marco. Jakby były zmiany lotne jak w piłce ręcznej, to Kosticia na przykład na stały fragment, żeby tam z rocznego dorzucił. No dobrze, czyli jest 6-3, dwie pozycje jeszcze do rozstrzygnięcia, czyli Juventus tego meczu nie może przegrać. Ale dla podgrzania atmosfery, za napastników przyznajmy 2 punkty. Dobrze. Żeby tutaj jeszcze Juventusowi dać jakieś szanse. Lautaro... Potem będą mówili, że regulaminy wymyślamy, tutaj kogoś... Nie, no napastnicy w końcu mają w takim meczu decyzję. No, Lautaro z Lowiczem strzelili w pierwszym meczu po golu. Akurat nie zdecydowali, ale był remis. Ale dobra, Lautaro, Vlahović. Lautaro, w tym zestawieniu Lautaro. Lautaro, bo moim zdaniem to piłkarz jest bardziej wszechstronny, więcej potrafi, z całym szacunkiem dla tego, jak teraz wygląda Vlahović, że strzela gole z wolnego, strzela gole głową, strzela gole z bliska, z daleka, ale jednak Lautaro to jest piłkarz. To następne 2 punkty dla Interu. I ostatnia sprawa, Thuram. Postawiłem na Chiesa, nie na tego Ildiza. No ale dobra, Chiesa, Ildiz, no jakbyśmy tutaj nie... Ja powiem, jakbyś zamienił Thuram Vlahović, to się bym bardziej wahał jednak, ale w tym zestawieniu Thuram, no bo Thuram jest genialnym sekundantem. Jest regularny. Martin, świetnie się też zaadaptował, to musimy docenić, że wszedł od razu z buta do tego Interu. Nie było czegoś takiego, że o, musimy mu dać pół roku, bo przychodzi do nowego kraju, do nowej ligi, tylko od razu błyszczała na Chiesę. Cały czas czekamy, niech się rozwija do tej formy, z której go pamiętam. Problem jest w tym, że Chiesa zagra troszeczkę i potem ma jakieś kłopoty zdrowotne. Zagra troszeczkę i ma kłopoty zdrowotne, bo mi on się podoba bardzo jako ten drugi napastnik. Zresztą Ildiz również. Natomiast no jego ciągle jest ta rotacja. Mówisz Federico Chiesa, ja myślę Euro 2020. Myślałem, że jak Stefano Sensi. No dobrze, no wyszło 10-3, tak zaokrąglając do liczb takich bardziej poprawnych, wynikowych, piłkarskich. 3-1 dla Interu. Prawdopodobny wynik? No trudno mi sobie wyobrazić, żeby Juventus dał sobie wbić 3 bramki, rok temu z Napoli też nie spodziewałem się wtedy. Po chyba rola trenerów, tak. Widzicie to jakąś kluczową? Czy to... O, na pewno. Tak? Obaj są kozakami w tym momencie i wydaje mi się, że dobrze będą czuli swoją drużynę, ale ja też tak sądzę, tak jak ty powiedziałeś, Mateusz, że no to będzie taki mecz wagi ciężkiej, gdzie dwaj tacy bokserzy napakowani wyjdą do siebie do ringu, ale to jednak może być z dużej chmury mały deszcz. Nie spodziewam się, żeby to był jakiś niesamowity mecz, o którym pod takimi kątami czysto piłkarskimi będziemy opowiadać przez kolejne lata, raczej taki naprawdę solidna naparzanka, ale bliższy byłbym stwierdzeniu, że to będzie 1-1-0-0 niż 3-3. Wokół remisu, tak? Ja też remisu. No dobrze, panowie, to jeszcze tak na koniec, już pozostając na tej samej stronie gazety, ale gdzieś małym druczkiem, takie dwa tematy dzisiaj pojawiły się we włoskich mediach. Paweł Dawidowicz, Atalanta Bergamo. Jest coś na rzecz, no bo Verona właściwie... Wyprzedaje wszystko. Tak, jakby, jak firma, która bankrutuje. Tutaj są przeceny, są tak. Generalnie wyprzedaż, czyli możliwy transfer. Oj, bardzo, i dobry? Bardzo proszę, chciałbym, ja szczerze powiedziawszy, jak widziałem Isaaca Hiena w Atalancie, widziałem, że Josh Doig odchodził Cyril Gonsz i ci wszyscy piłkarze, Pietro Terracciano, co prawda no bardziej boczny obrońca niż środkowy, to bardzo ubolewałem nad tym urazem kolana odniesionym to było jesienią po meczu tym barażowym z Węgrami, bo on jeszcze z Węgrami zagrał dobrze, bo pamiętacie pewnie, jak Dawidowicz grał z Interem, kiedy musiał tam z Lukaku się przepychać, z Milanem, kiedy był jeszcze Calhanoglu, z Atalantą, Zapata, Gomez, on ich miażdżył. Insigne w 60 minucie dostał zmianę, zjechał do bazy, a to był jeszcze ten Insigne dobry i bardzo ubolewałem, że on nie dostał wtedy szansy, bo rozwalił się przed zimą i chciałbym go bardzo właśnie w Atalancie, gdy miał powiedzieć, gdzie on pasuje, tym, że on jest nauczony przez Iwana Jurycia krycia 1-1 na całym boisku, przecież ciągle można znaleźć urywki z tych meczów właśnie, które wymieniłem, że on, nie wiem, za Insigne biegł jako prawy stoper na lewą stronę. On w graniu 1-1
Myślę, że się odnajdzie. Myślę, że jeżeli tylko będzie zdrowy, to Gasperini będzie z niego zadowolony. I bardzo bym chciał, żeby uciekł z Werony, bo, no bo ten okręt tonie i nie wiem, mam wrażenie, że w samym mieście już nie wierzą, że da się uratować. Zasiedział się na pewno Paweł Dawidowicz w Elasie, co też wynika z... Pięknie tam ma. Co też wynika z faktu, że często doznawał kontuzji, ale do Bergamo niedaleko z Werony, tam chyba 1,5 godzinki samochodem, jak tam ktoś szybciej jeździ, to nawet może krócej zrobi tą trasę. Ja byłem całkiem niedawno ten podróż. No i ostatnia już, panowie, rzecz, o którą chciałem was zapytać. Jesteśmy po debiucie Daniela De Rossiego. La Gazzetta dello Sport powiedziała sama, że tak, plus 5 plusów, tak, ale, tak. Ale dobrze, już zostawmy to, bardziej zależy mi na przyszłości i na roli Nikoli Zalewskiego. Wiadomo, jak jest Paulo Dybala, że gra nie gra, częściej na nie. I widzicie, wyobrażacie sobie, że nie wiem, może w tej kolejce, może w następnej, za plecami na pozycji 10, za plecami Romelu Lukaku będziemy oglądali od początku, od pierwszej minuty Zalewskiego? No ja jestem mega za takim rozwiązaniem, przede wszystkim z uwagi na fakt, że Zalewski moim zdaniem nam się w ostatnim czasie zrobił piłkarzem takim nijakim. On po prostu grał w tej Romie na tym wahadle, ale on po prostu grał. Aczkolwiek od tej afery bukmacherskiej poprawiła się forma. To on i tak zaczął dawać coś więcej wreszcie, więc i tak te ostatnie miesiące nie były aż takie. Kurczę, ale wszyscy czekamy od Zalewskiego na asysty, na gole, na coś takiego fajnego, na jakąś, nie wiem, fajną powtórkę. Primaverę, tak, tak. Gdzie on kogoś minie, strzeli, no cokolwiek, a nie tylko będzie biegał. I mam nadzieję, że gra na pozycji numer 10 mu to ułatwi. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę tak na sucho, że miałby rywalizować o to miejsce z Dybalą, no to jednak... To akurat dobrze. To myślę, że jednak szansę będzie miał w swoim sezonie. Tak, to tak jakby w tym ostatnim sezonie Zlatana w Milanie rywalizować z Zlatanem. To lepiej niż gorzej, bo... To brzmi tak na papierze groźnie, ale w praktyce nie aż tak. Według Il Romanisty, który przewidział dziennik rzymski, który przewidział skład na ten debiut De Rossiego, na to, że będzie 4-3-2-1 ta choinka, no to El Shaarawy rywalizuje o miejsce z Zalewskim. I ja co prawda mam o tyle wątpliwości po tym debiucie De Rossiego, że długo tam Zalewski wszedł przecież za Dybalę, koło 60 minuty, ale wytrwał tam, nie wiem, 5-10 minut i potem zmieniono znowu ustawienie, że on poszedł na wahadło, ale według Il Romanisty De Rossi rozpatruje Zalewskiego jako dychę, więc chciałbym go tam zobaczyć. Antek Partum, którego też dobrze znacie, opowiadał mi, że on znowu zna jakiegoś dziennikarza, który śledził Primaverę i ten dziennikarz twierdzi, że Zalewski to jest absolutnie trequartista, to jest gość właśnie za plecy napastnika, tak. Nie żaden wahadłowy i wiem, ktoś może powiedzieć, że to jest kazus Skarbownika, który bardzo długo mówił, że jest lewym, że jest środkowym pomocnikiem, natomiast no wiemy, że mają inne jednak atuty, że Zalewski jemu bliżej charakterystyką do Zielińskiego i teraz taki trik myślowy, Zieliński na wahadle, no też by stracił swoje walory. Zdarzało się go tak widać, nie? Tak, ale straciłby swoje walory, więc chciałbym zobaczyć, może to się nie sprawdzi, Czekajcie, może to jest jeszcze Mazzari wymyśli na do końca. Tak, albo De Laurentiis pokaże. Natomiast chciałbym zobaczyć, mam nadzieję, że to są faktycznie prawdziwe informacje, że on będzie tam sprawdzany, tym bardziej, że nie wierzę, że El Shaarawy zagra znowu tak jak teraz, no bo teraz to, co dotknął, to się zamieniało w złoto, nagle Midasem został, ale nie wierzę w to, że El Shaarawy utrzyma formę, więc do końca sezonu no to jest okazja dla Zalewskiego, żeby pokazać, że faktycznie ja jestem środkowym pomocnikiem ofensywnym, a nie wahadłem. Kończymy na dziś nasze kawiarniane dyskusje o Serie A. Mateusz Janiak. Dziękuję. Marcin, dziękuję. Dajcie nam szansę, żeby ten projekt mógł dalej funkcjonować. Dajcie nam łapki w górę. Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek to powiem, ale mówię. Też obiecuję, że w przyszłości będę skrzętnie i tak bardziej skrupulatnie korzystał z czatu, ale dopiero również tego się uczę. Zatem mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym tygodniu. A za dziś wszystkim dziękujemy.